Dotarliśmy do celu. Topol przeniósł się dziś do Trum City, miasta możliwości. Pachnie nowym miastem. Ej, stary, nie zapomniałeś o czymś? Nie pracuję za darmo, płać za przejazd. A, zapomniałem, chwileczkę. Znalazłem, proszę. $1? Ty tak serio? Nie dziękuj. Zapomniałem wspomnieć, że Paul jest biedny. Przynajmniej zapłaciłem. Do widzenia. Jakie przygody czekają go w tym mieście? O, ktoś mnie atakuje. O, pomocy, nie mogę oddychać. To tylko blagot. Ty nie stąd. Nie rób mi krzywdy. To chyba nieporozumienie. Ja tylko chcę pomóc. O, to dziękuję, pomógł mi pan. A w ogóle to, co tutaj tak pusto? Gdzie są wszyscy ludzie? Niech pomyślę. Pewnie wszyscy są na turnieju e-sportowym. Serio? Szczęściarz ze mnie, bo jestem najlepszym gamerem na świecie. To musisz tam iść. Gdzie? Idź prosto, a potem w prawo. Dzięki, doceniam pana pomoc. Miłego dnia. Tak, kolejny dolar na zakup domu. Ciekawe, jak dobrze grają inni. O, chyba dotarłem. Czeka mnie widowisko. Mogli uprzedzić, żeby zabrać okulary przeciwsłoneczne. Oto finaliści. Zwycięstwo jest moje. Nie, to ja będę nową gwiazdą. Nie popłacz się, gdy przegrasz. Nie przegram. Wow, robi się gorąco. Pokonam cię. Zawodnicy gotowi? Zajmijcie miejsca. Turniej otwarty. Nie potrzebuję rozgrzewki, ja zawsze jestem gotowy. Ja też, ale trening nie zaszkodzi. Nawet ich trening jest zacięty. Czas, żebym i ja wyciągnął smartfona. Dacie wiarę, że jestem na największym turnieju e-sportowym w Trum City? Ej ty, nie korzystaj z Wi-Fi. Uczestnicy bardziej go potrzebują. I tak miałem tylko 2 osoby na live'ie. Koniec rozgrzewki, schowajcie smartfony, bo zaczynamy finał! Wreszcie. Zjadę cię na hita. Próbuj, ale i tak nie pokonasz niezwyciężonego Antoniego. Gotowi? Gramy! Pożałuję swoich czynów. Moja technika nie zawiedzie mnie. Napięcie rośnie, publiczność stawia zakłady. Giga bogaty Antoni. Niezły jest. Czy bogaty Vic? Jest trudniej niż myślałem. Wygrałem! Ha! Jak ci smakuje porażka? To nie fair! Jak on to zrobił? Mam za tani sprzęt. Nagroda główna trafia do zwycięzcy Antoniego. Wow, złoty joystick, ekstra. A Vic dostaje certyfikat uczestnictwa. Papierek? Na co mi to? O, nieźle, mam certyfikat. Powieszę na ścianie. To nie twoje, nie przyda ci się. Ale zgret. Trudno, kiedyś zostanę własny. Tyle nowomodnych gadżetów, głowa mała. To raj dla graczy. No ale te ceny mnie dobijają. Co jest tu najtańsze? Co? Mały klawisz za 3 dolce? To rozbój w biały dzień. Nie stać mnie. O, jesteś w samą porę. Co? Bierz się do pracy. Znalazłeś naszą reklamę? Tak, tak. Szukam rzeczy z promocji. Chyba pracy jako woźny. Oczekujemy tylko biednego wyglądu. Nadajesz się. Nie chcę zrobić zakupy. Przykro mi, ale wszystkie przedmioty z promocji są wyprzedane. Spóźniłem się. O, potrzymaj. Prawdziwy klient. Siemka. Zapraszam do środka. A, wygrałeś ten turniej. Fuj, co tak śmierdzi biedą. Muszę oszczędzać swój zmysł węchu. Sorki. Tak lepiej. Tylko mnie nie dotykaj. Co za koleś. Interesuje mnie ten komputer. O, świetny wybór. To najnowszy model specjalnie dla graczy. Serio? Super, kupuję. Świetnie, poproszę 500 tysięcy dolarów. Płacę kartą, mam złotą. Proszę przyłożyć. Mogę odebrać zakup? Jasne, płatność przebiegła pomyślnie. Wow, ja też chcę taki. Co? Ty sprzedałeś mi słaby sprzęt.
W czym mogę pomóc? Przegrałem turniej przez tego grata. To twoja wina. Nie wstyd ci sprzedawać takie badziewie? Jesteś w zmowie z Antonim? Oferuję diamentową myszkę. Nigdy nie miałem. No taka mi się przyda. Piękna. Z tobą zniosę się na nowe wyżyny e-sportu. Ej, znowu dostał najlepszy sprzęt. To nie fair. A, zostało ci zazdrościć. Żądam rewanżu. Tym razem wygram, zapamiętaj to sobie. W swoich snach. Mamo! Już idę. To postać z Poppy Playtime. Poznajcie moją asystentkę. Mami Long Legs. Hej, wybierz nam datę na rewanż. Pozwól, że sprawdzę w twoim grafiku. No, w sobotę nowy turniej. Rewanż zarezerwowany na ten dzień. Wow, dobra, przygotuj się. Nie wygrasz tak łatwo. Auć! Ups. Kto tak zostawia mopa? Zabieraj. Nara, frajerze. Przy okazji, proszę jeszcze złotą myszkę. Zapraszam ponownie. Och, zapomniał pan o myszce. Dla moich długich rąk to nie problem. Ha, też coś dla mnie zostało. Do tego wściekłego bogacza. Hej, zaraz zamykamy. Wiesz co, zostanę na pół etatu. Naprawdę? Dobrze. Szoruj podłogę. Czemu jest każdy taki arogancki? Przynajmniej mam klawiaturę i to nie z kartonu. Trochę taśmy jest jak nowa. Gotowe. Teraz muszę znaleźć myszkę. Albo zrobię swoją. O, jest całkiem niezła. Fajna. Prawdziwa mysz na zamówienie. Na tym sobie pogram. Warto było tu przyjść. Co ty tu robisz? Jest późno, wracaj do domu. A, no tak, do widzenia. Ci maniacy. Mami Long Legs przygotowuje kąpie dla giga bogatego gamera Antoniego. Ten facet myje się kasą. O, mami, wszystko gotowe? Super, świetna z ciebie asystentka. Kąpiel przed treningiem, tego mi trzeba. Wiem, proszę pana. O, dobrze jest być tak bogatym. Odkleję plastry. Można zacząć ćwiczyć. Dzięki, gdzie moje okulary VR? Proszę. Świetnie. Teraz cicho, bo będę zajęty. No, oczywiście. Ha, to masz. Poczuj moc mojego e-ciosu. Hej, mami, gdzie mój napój? Za co ja ci płacę? Sorki. Tak lepiej. A, znów zmiażdżę Wika. A jak bogaty Wik przygotowuje się do rewanżu? Nie wierzę, że wygrał. Leci na farcie, nawet nie umie grać. Odegram się. Czego? Proszę pana, przesyłka. O, przepraszam. Wstydź się. Podaj paczkę i spadaj. Proszę. O, nowe słuchawki i kontroler, super. Teraz porządnie potrenuję przed rewanżem. Przygotuj się, Antoni, tym razem wygram. Jeszcze tylko potwierdzonko. O, znowu ty. Bo cię pozwę. Zmywaj się. Co za wariat. Długo już chodzę. Która godzina? No, muszę ustawić godzinę. Pola nie stać na zegarek, więc musi improwizować. Gotowe. Tak lepiej. Już 22. Późno, a ja nie mam gdzie spać. Ej, młody. Tak. Co taki smutny? Jestem biedny, nie mam gdzie spać. Nie wiem, co robić. Bez obaw, chodź do mnie. W porządku. I tak nie mam wyboru. Ciasne, ale własne. Czuj się jak w domu. Lepsze to niż nic. Dobra. Ile tu śmieci. Ale nic dziwnego. Cieszę się tym, co mam. No, jeszcze myszka i klawiatura. Dostałem je za darmo. Fajnie, pogramy w coś? No, niestety nie mam monitora ani obudowy. No szkoda. A co jeśli... Mam pomysł. Co takiego? Będę postacią z gry, naciskaj przyciski, spróbuj. Skacz. W lewo. W prawo. Atak! Haha, to działa, jak w Mortal Kombat. Zwolnij, nie nadążam. Ups, sorki. Nic nie jest.
Widzę gwiazdki. O tak, problemy z krzyżem. Chodź ze mną. Dokąd? Sam zobaczysz. Ej, czekaj! Panie i panowie, witamy na turnieju. Powitajcie finalistów i zeszłorocznych uczestników. Oto Antoni i Vic. Nie zapomniałeś, jak się przegrywa? Ćwiczyłem, pokonam cię. Jesteśmy. Zdążyliśmy na finał. Znam ich. Ten wygrał ostatni turniej, a ten dał mi klawiaturę. Proszę o opuszczenie sali. Udział tylko dla VIP-ów. Mogę uczestniczyć? Jestem najlepszym graczem. Zapłać za wejściówkę. Jestem spłukany. Nic z tego nie będzie. Takie są zasady, wybacz. Czekaj, zapłacę. Mam kasę. Proszę. Na pewno? Tak, to dla mojego kumpla. A w porządku, niech zajmie miejsce. Wow, serio? Dziękuję, dam z siebie wszystko. Powodzenia. Wierzę w swojego skilla. Już po was. Przegraliście, gdy tylko usiedliście przy kompach. O, niezły jest. Nie ma łatwo. Ja i pan bezdomny ćwiczyliśmy, więc wygram. Jeszcze trochę. Jej, zwycięstwo. Nie, jak to się stało? Cóż za niespodziewane zakończenie. Bez obaw, spróbujesz następnym razem. Przegrałem, znowu? Tak, wszyscy jesteśmy w szoku. Pogratulujmy zwycięzcy turnieju. Polowi, który otrzymuje nagrodę główną, $1,000,000. Co? Serio? Jestem bogaty? Gratki młody. Wszystko zawdzięczam tobie. Dlatego podzielę się z tobą nagrodą. Należy ci się. Odbiło mu. Hej, chodźmy do domu. Jak to? Czas uczcić zwycięstwo. Haha, moi drodzy, lajkujcie filmik. Pa!